Cześć, witajcie w naszym studiu Motivation Academy, gdzie mamy swojego gościa Izabela. Nasze studio Motivation Academy motywuje Was do pójścia na studia za granicą. Cześć Iza. Cześć, dzień dobry. Chciałabym troszeczkę opowiedzieć Twoją historię, jak to się stało, że przyjechałaś do Anglii, zaczęłaś studia. Więc powiedz mi, kiedy przyjechałaś do Anglii i dlaczego zdecydowałaś się na wyjazd? Do Anglii przyjechałam w 2014 roku. Zmusiła mnie troszeczkę do tego sytuacja, w której się znalazłam. Wydawało mi się, że zmiana otoczenia to jedyna dobra opcja dla mnie. I tak właśnie znalazłam się w Anglii. To ile miałaś lat, jak przyjechałaś? 24. Okej, czyli byłaś młodziutka. A co to była za sytuacja? Jakaś miłosna, finansowa? Co się stało? Bardziej finansowo-rodzinna. Okej. Tyle. Dobrze. A powiedz mi, jaką szkołę kończyłaś w Polsce? Na jakim etapie ukończyłaś edukację? W Polsce skończyłam technikum architektury krajobrazu. Dostałam się na studia na filologię polską, ale ze względu właśnie na finanse, tak szybko jak się dostałam, tak szybko musiałam zrezygnować. Chodziłam też do szkół policjalnych, aż do momentu przyjechania tutaj do Anglii. Okej, czyli rozumiem, że studia w Polsce były za drogie, tak? Tak. Okej. A uczyłaś się języka angielskiego w Polsce? W Polsce zdałam maturę z angielskiego na 70-80%, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno maturę zdałam. Po przyjeździe do Anglii w pierwszy dzień, jak usłyszałam od Anglików how are you, stałam jak słup, nie rozumiałam kompletnie nic. Okej, czyli ta nauka w Polsce coś pomogła, ale jednak osłuchanie z językiem, czyli przyjazd do Wielkiej Brytanii, to jest zupełnie coś innego. To tak? Jest kompletnie inny angielski. Nie rozumiałam nic po angielsku. Co prawda zdałam słowa jak money, break, where is my money, when will be the break. I to było wszystko. Okej, w naszej ofercie mamy dla studentów wyjazdy zagraniczne oraz naukę języka angielskiego zdalną. Czy uważasz, że to jest z native speakerem? Czy uważasz, że te osoby, które są teraz za granicą w Polsce, powinny podjąć taką dodatkową naukę, czy warto? Bo jednak ta nauka w szkole nie jest tym samym, co stycznością z native speakerem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma jakieś postawione cele, jakieś marzenia, jakieś większe lub mniejsze ambicje i chciałby pracować lub wyjechać za granicę, to podjęcie tego pierwszego kroku nauki angielskiego poza szkołą, poza tymi lekcjami, które szkoła oferuje, to jest bardzo duży plus. Okej, czyli przyjechałaś do Anglii, do jakiego miasta najpierw przyjechałaś? Tutaj do Leicester, ale przez 3 miesiące mieszkałam w Colville, zaraz obok Leicester. Okej. I powiedz mi, jaką miałaś pracę po przyjeździe? Czy było ciężko? Zaraz po przyjeździe, na drugi dzień poszłam do pracy na chłodnie, na produkcję i bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że to nie jest miejsce, w którym chcę pracować. Nie tak chcę, żeby wyglądało moje życie. A przede wszystkim ja byłam na drugiej zmianie, gdzie większość osób to były osoby starsze ode mnie i zdałam sobie sprawę, że nie chcę siebie widzieć w wieku 40, 50 czy nawet 60 lat, a nawet i więcej, bo też takie osoby tam były w takim miejscu, że chciałabym coś innego, coś lepszego, bynajmniej nie taki rodzaj pracy wykonywać. Okej. I czy w tamtym momencie, w tamtym okresie nie przeszło ci przez myśl, żeby właśnie aplikować na studia? Wtedy nie. Pamiętam, że jak wracałam ze spaceru z centrum do domu, powiedziałam sobie, jak kiedyś nauczę się angielskiego, będę tu studiować, ale wiedziałam na tamten, to było takie bardzo głęboko schowane marzenie, bo nie udało mi się tego zrealizować w Polsce, ale pracując na produkcji wiedziałam, że nie zmieni się moja sytuacja w momencie, kiedy nie zrobię pierwszego kroku, a pierwszym krokiem wydawało mi się, że będzie wtedy nauka angielskiego i tak zapisałam się na ISOL kurs. Na ISOL chodziłam około 3 lat, od entry 2 do level 1 prawie skończyłam, jakby połowę egzaminów zdałam, bo to był też moment, kiedy powiedziałam sobie ok. Nie umiem jeszcze tego angielskiego, ale rozumiem pytania, umiem co nieco odpowiedzieć, spróbuję poszukać innej pracy.
wtedy wydawało mi się, że ten mój angielski jeszcze nie jest na tyle dobry, że jedyną opcją jest dalej praca na produkcji, ale może lepiej płatna lub innej. I dzięki temu ISOL kursowi dostałam pracę dalej na produkcji, dalej na chłodni. Jakie było pytanie? Ale powiedz mi, bo cały czas mówisz, że wydawało ci się, że twój język nie jest odpowiedni. Ja pamiętam, jak z nami aplikowałaś na studia, też mówiłaś, że nie wiesz, że się boisz, że język nie jest na dobrym poziomie. Czy to nie jest tak, że mogłaś już na te studia aplikować dużo wcześniej, ale jakby bałaś się? Co spowodowało, że jednak na te studia zdecydowałaś się pójść? Ja cały czas żyję w przekonaniu, że mój angielski nie jest na tyle dobry, na ile bym chciała. Jestem w stanie się komunikować w prostych sprawach, ale jeśli na przykład muszę zadzwonić do kancelu, to mnie to po prostu paraliżuje, dlatego cały czas wydawało mi się, że pójście na studia, że ja po prostu nie będę nic rozumieć. Dlatego o tych studiach w ogóle nie myślałam. Ale cały czas używasz słowa wydawało mi się. A jaka jest rzeczywistość? Wchodzisz na uniwersytet i rzeczywiście twój język jest na niskim poziomie w porównaniu do innych studentów, czy jednak jest dosyć dobry? W dniu, w którym poszłam na pierwsze lekcje, zdałam sobie sprawę, że mój angielski nie jest tak zły, że są ludzie, którzy mówią o wiele gorzej, którzy mają problem z komunikowaniem się i mam w klasie osoby, które podczas lekcji nie wszystko rozumieją, co nauczyciel mówi. Dlatego zdałam sobie, że jednak ten mój angielski nie jest aż tak źle. Okej, czyli jaką możesz dać radę naszym studentom, którzy będą oglądali ten podcast, którzy właśnie myślą sobie, mój język nie jest na odpowiednim poziomie? Wydaje mi się, że póki nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I nawet gdybym poszła na studia i nic nie rozumiała, to po to jestem na tym Year Zero, żeby się tego nauczyć, żeby podszkolić swój angielski, żeby w przyszłości, na kolejnych latach było mi łatwiej. Czyli rozumiem, że studiujesz teraz na kierunku jakim? Biznes i marketing. Jesteś na Foundation Year i dla naszych słuchaczy możemy powiedzieć, że Foundation Year to jest właśnie ten rok studiów przygotowujący przede wszystkim językowo, ale także jeżeli nie macie odpowiednich kwalifikacji, nie zdaliście matury, to możecie na te studia pójść i zacząć naukę właśnie od Foundation Year. No dobrze, czyli była przyjazd do Anglii, praca w chłodni, wiedziałaś, że to nie jest to, co chcesz robić, poszłaś, rozpoczęłaś naukę języka angielskiego. Jak dalej było z pracą? Dostałaś w końcu wymarzoną pracę, czy co się działo? Pracując na tej drugiej już produkcji, zdałam sobie sprawę, że okej, troszkę nauczyłam się tego angielskiego, ale ja dalej stoję w miejscu, bo dalej to jest praca na produkcji, dalej to jest praca na chłodni. Niby minęło te 6-7 lat, nic się nie zmienia. I przez to, że to była praca na nocki, ciężko mi było chodzić na ISOL kurs, a ja jestem raczej taką osobą, ja lubię poniekąd delikatne wyzwania, ale lubię się uczyć nowych rzeczy. I nie mogłam chodzić na ISOL kurs z tego względu, że godziny, które mi oferowały, troszkę kolidowały z tą pracą na nocki. Ja też mam duże problemy ze snem, także byłoby mi za ciężko. Wiedziałabym, że miałabym do tego słomiany zapał i po miesiącu bym przestała chodzić. I pewnego dnia powiedziałam sobie, okej, muszę nauczyć się czegoś nowego. Niekoniecznie coś, co przyniesie mi jakby dodatkowy zysk, ale coś, co jakby dla mojej głowy będzie dobre, że nauczę się czegoś nowego, jakieś nowe doświadczenia zdobędę. Zaczęłam przeglądać kursy na internecie, szukałam coś jak graphic design w tym stylu, ale te kursy były po prostu za drogie, zaczęłam szukać tańszych, mówię obojętnie co, chcę sprawdzić, czy ja te kursy w ogóle rozumiem, czy jestem w stanie cokolwiek zdać. Przeglądając kursy, większość była właśnie paznokcie, rzęsy. I jeden z kursów to był właśnie opalanie natryskowe. Mówię, okay, zatrzymam się przy tym, zobaczę, co to jest. Kurs na szczęście był bardzo tani. Ja byłam ogólnie dużą fanką solarium, byłam troszeczkę uzależniona od solarium. I w momencie, kiedy znalazłam ten kurs opalania natryskowego, w tym też czasie zaczęłam zauważać zmiany na mojej skórze, mówię, okej, zrobię ten kurs, będę siebie opalać, więc to będzie jakiś plus dla mnie.
Na początku nie myślałam o tym w kategoriach zarobku, jakiegoś dodatkowego dochodu. Zrobiłam ten kurs, udało mi się go zdać. Za pierwszą tygodniówkę kupiłam używaną maszynę, za drugą tygodniówkę kupiłam płyny. No i teraz przyszedł czas na testowanie. Pierwsze opalanie zrobiłam na chłopaku, to była masakra, nie udało się. Mówię, okej, nie będę się poddawać. Dużo mnie to stresu kosztowało, cały ten kurs, bo jednak translator był mi potrzebny. Mówię, okej, nie chcę mieć słomianego zapału, spróbuję raz jeszcze. Tak popróbowałam na sobie, na znajomych i przyszedł lockdown, co troszkę mi to uniemożliwiło, bo w momencie, kiedy zaczęłam próbować właśnie na znajomych tego opalania, pomyślałam sobie, kurde, jest taka nisza w Leicester, tak wiele osób jednak tego nie robi, a co by było, jakbym spróbowała przyjmować klientów? Mam jeden pokój w domu, więc mogłabym biznes otworzyć u siebie w domu. Tylko problem z angielskim, co teraz? Także cały czas miałam w głowie i obawy o ten angielski, że jednak sobie nie dam rady. Przyszedł lockdown, nie mogłam przyjmować klientów, ale zrobiłam sobie Facebooka, Instagrama. Oczywiście, jak ktoś o ciebie nie wie, jak zaczynasz od zera, bez niczego, bez nawet dobrego angielskiego, żeby ładnie pisać posty, dlatego moje posty też były bardzo okrojone, ograniczone, jeśli chodzi o jakieś tam napisy. Na początku, nie powiem, było mi ciężko, wiele razy chciałam zrezygnować, ale stwierdziłam, że za dużo, bo w czasie ogólnie tego lockdownu bardzo dużo poświęcałam na naukę o opalaniu, o skórze, żeby... Ja widzę, twoje posty są edukacyjne i perfekcyjne. Żeby swoją wiedzę naprawdę poszerzać, że jak chcę coś robić, to chcę to robić naprawdę dobrze. I tak, lockdown troszkę pokrzyżował, ale stwierdziłam, okej, spróbuję. Pamiętam swoje pierwsze klientki, nawet nie tyle, że pierwsze klientki, ale pierwszy rok, ten właśnie pomiędzy lockdownami po lockdownie, stres, jaki miałam przyjmując klientkę, jest nie do wyobrażenia się. Ja się cała trzęsłam w środku i moje pierwsze opalania to były na zasadzie body language. Ja bardziej im pokazywałam, co po opalaniu mają robić lub nie robić, niż im tłumaczyć. I mam niektóre klientki, które były u mnie na samym początku i teraz się śmiejemy z tego i widzę dopiero teraz, jak duży progres zrobiłam z moim angielskim, bo kiedyś im pokazywałam no shampoo, a teraz jestem w stanie im ładnie całymi zdaniami powiedzieć całe aftercare, co robić, a co nie robić. Ale widzisz, tutaj co jest najważniejsze, że jeżeli ktoś ma jakiś przełom w karierze, chce coś zrobić, to albo może iść na studia, albo zacząć jakieś kursy, prawda? Tutaj edukacja cały czas się powtarza w twoim życiu, że najpierw musiałaś się wyedukować, żeby zacząć swój biznes, ten spray tanning, a teraz rozpoczęłaś studia, czyli tak mówię, edukacja cały czas jest jakby i rozwój, czy nauka języka angielskiego, progres edukacji jest jakby bardzo ważny w twoim życiu. Tak, wydaje mi się, że edukacja, czy to jakieś kursy, czy szkoła, to jest taka podstawa i mam ten swój biznes i jeszcze wracając do tego mojego kiepskiego angielskiego, w momencie, kiedy ja się rejestrowałam, żeby otworzyć swoją działalność, kompletnie nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Stwierdziłam, okej, wejdę na Gov, zarejestruję się, albo dostanę karę, albo nie, albo to zrobię dobrze, albo nie. Chyba mi się udało, bo jeszcze żadna kara nie przyszła, ale wybrałam właśnie biznes i marketing, studia w kierunku biznes i marketing z tego względu, że jednak brakuje mi tej podstawowej wiedzy. Definitywnie. Takiej. Nawet założenie firmy, tak jak teraz jesteś na foundation, na pierwszym roku dowiesz się, jak się zakłada firmę. Będziesz miała wiedzę na temat accounting, czyli jak mieć dobrych księgowych, marketing oczywiście, teraz to jest podstawa do każdego biznesu, czyli nawet możemy założyć, że gdybyś te studia rozpoczęła dużo wcześniej, może twoja obecna firma by była teraz na dużo wyższym poziomie, prawda? Wydaje mi się, że gdybym studia zaczęła wcześniej, przed założeniem działalności, byłabym w zupełnie innym miejscu, może nawet i teraz miałabym swój salon. Może nawet pracowników. Może i nawet. Nawet na studiach biznesowych jest taki kierunek, przedmiot jak HR, prawda? Gdzie będziesz się uczyć zarządzania swojego zespołu. No dobrze, a powiedz mi, bo tak, wiem, że no prowadziłaś swoją firmę,
ale w tym samym czasie pracowałaś dalej dla kogoś. A tak, także tak, na tej produkcji zrobiłam właśnie ten kurs opalania, później przyszedł lockdown, drugi, trzeci, czwarty, piąty kurs i ja pracowałam tam każdy weekend, to była praca na nocki, piątek, sobota. Przez to, że mam problemy ze snem, ja czułam, że moje życie mi ucieka, nie mam czasu kompletnie na nic. Jedynym takim uwolnieniem jakby mojej głowy od tych myśli, że znów muszę iść do miejsca, do którego nie chcę chodzić, w którym nie chcę przebywać, to była siłownia. Cały czas wszyscy moi znajomi w piątki, kiedy się spotykali, mówili mi nie idź, zwolnij się, dużo mój chłopak też. Czyli mówimy cały czas o tej pracy w tej fabryce, tak? Tak, ale okay. zaraz przejdziemy do następnej. Dużą też rolę odegrał mój chłopak, który mówił, słuchaj, zwolnij się, to nie działa dobrze dla ciebie, poradzimy sobie, nie bój się o rachunki. Ogólnie nie chcę mówić, że robiłam wszystko, żeby mnie zwolnili, bo co innego, kiedy cię zwolnią i jesteś zmuszona szukać pracy, a co innego, kiedy masz pracę i musisz sobie szukać nowej. No ta motywacja spada. Zostałam zawieszona w pracy, zwolniłam się i powiedziałam sobie, od teraz będę robić wszystko, żeby tylko nie wrócić na produkcję. Znalazłam pracę marzeń, jak dla mnie. Pracowałam w bardzo małym biznesie, zatrudniali tam tylko mnie, robiliśmy świeczki, mydła, wax wrapy to jest taka ekoalternatywa dla folii spożywczej, uwielbiałam tą pracę, pracowałam tam 2 lata, ale ze względu na obecną sytuację na świecie, jak inflacja i Brexit, ich sprzedaże malały, koszty im wzrastały, i przed świętami powiedzieli mi, że niestety nie są w stanie dłużej mieć pracownika, że znów wracają do swoich początków, kiedy to tylko oni prowadzili ten biznes, że niestety nie są mi w stanie dalej zapewnić pracy. I wydaje mi się, że nic nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ nigdy bym nie pomyślała o tym, żeby iść na studia, żeby w ogóle taką myśl mieć w sobie. Przez to, że straciłam pracę, którą bardzo lubiłam i bardzo nie chciałam wrócić na produkcję, a cały czas w głowie miałam, że mój angielski nie jest na tyle dobry, żeby móc składać podanie gdziekolwiek, robić cokolwiek innego, nawet i do Primarka chociażby. Stwierdziłam, nie, mój angielski nie jest tak dobry, co teraz. I pojawiła się taka idea, taki pomysł właśnie o pójściu na studia. Skąd się dowiedziałaś o tym, że możesz studiować albo jak aplikować? Porozmawiałam, jakby troszeczkę pożaliłam koleżance, że straciłam pracę. Ona pierwszy dzień odpowiedziała mi za studia. Ja mówię, no co z tym, przecież ja z moim angielskim ja nie rozumiem. Ona mówi, nie, idź na studia, zobaczysz. Mijając to finansowanie, które mogę opłacić rachunki, mogę też prowadzić swój biznes, więc nie muszę się martwić o taką jakby pewną, żeby opłacić rachunki. Cały czas jej mówiłam, ja nie umiem angielskiego, ja tam sobie nie poradzę. Ona mówi, słuchaj, nie tacy jak ty chodzą na studia, dasz sobie radę. I dziękuję Bogu. Teraz wiem, że przez to, że straciłam pracę marzeń, spotkało mnie coś nowego, coś lepszego, a teraz jestem w miejscu, kiedy nagrywam podcast i co jest dla mnie nowością. Powiedz mi, jak się czułaś, jak straciłaś pracę? Nie chcę mówić, że popadłam w depresję, ale jeśli bym nie znalazła pracy lub jeśli musiałabym wrócić na produkcję, mogłabym być chora na depresję, bo było mi bardzo źle, bardzo smutno, nie widziałam za bardzo drogi wyboru dla siebie, przez to, że właśnie ten mój angielski bardzo wpływa na poczucie mojej wartości tu w Anglii. Bardzo się bałam, co przyniesie przyszłość i wiem, że tak musiało się stać, że to nie stało się bez powodu i za to jestem bardzo wdzięczna Bogu albo Wszechświatowi. A powiedz mi, a jak się czułaś, kiedy otrzymałaś ten conditional offer, czyli to miejsce na uniwersytecie? Jak straciłaś pracę, byłaś smutna, zdołowana, mogłaś popaść w depresję, a jakie uczucia były, kiedy dostałaś świadomość, że jesteś na uniwersytecie? Zacznijmy od tego, że
po skontaktowaniu się z Tobą właśnie odesłałaś mi do Kamila. Nigdy nie spodziewałabym się, że proces aplikacji na studia jest tak łatwy, tak szybki. Ja straciłam pracę przed świętami, zaraz przed świętami do Was napisałam i w drugim czy trzecim tygodniu stycznia ja już zaczęłam studiować. Nigdy nie sądziłam, gdzie jeszcze jest przerwa świąteczna i każdy ma wolne. Tylko nie master. Pierwsza rzecz, że tak łatwa jest aplikacja, nie spodziewałabym się. Pierwszego maila jak dostałam, nie uwierzyłam, o mało co się nie popłakałam, ale nie pamiętam kolejności, ale wiem, że jeszcze była rozmowa właśnie po angielsku przez telefon, żeby sprawdzić mój angielski. Po tej rozmowie jak Michał opowiedział, że okej, twój angielski jest na tyle dobry, że możesz studiować, po tej rozmowie to już się popłakałam. Naprawdę poziom szczęścia był niewiarygodnie duży. Czyli teoretycznie, jeżeli pracowałaś dla tej firmy, robiliście świeczki, mydła i ta firma nie podołała, a była to twoja ulubiona praca, myślę, że teraz jak skończysz studia z całą wiedzą biznesową, możesz też otworzyć taki biznes? Myślałaś w ogóle o tym? Nie, nie myślałam o takim biznesie. Ogólnie ja robiłam tą pracę ze względu na... Moi szefowie pozwalali mi się tam bardzo wykazać. To nie byli Polacy, także musieliśmy mówić po angielsku. W momencie, kiedy oni zobaczyli, że mój Instagram, ten o opalaniu, wygląda dobrze, stwierdzili, okej, porób nam zdjęcia. To pomijając sam fakt produkcji, wysyłki tego wszystkiego, pozwalali mi robić posty, pomagałam im tworzyć stronę internetową, gdzie wydaje mi się bardzo duży kredyt zaufania mi dali, bo ja nie znałam angielskiego i jednak to wszystko dużo było na zasadzie kopiuj i wklej, bo ale sama bym sobie, nie była w stanie napisać. Bardzo tą pracę właśnie lubiłam ze względu na to, że oni obdarzyli mnie dużym zaufaniem, że na dużo mi pomogli, dużo mnie nauczyli w sensie takim, jeśli... Czyli nie sam produkt, który ogólnie całokształt i też atmosfera. Czy po tych studiach otworzyłabym taki sam biznes? Wydaje mi się, że nie. Chciałabym rozwijać się w tym moim kierunku opalania, w tym beauty branży. Nie jestem jeszcze, na pewno wiem, że opalanie to jest taka główna rzecz, którą chcę robić. Później może w przyszłości jakieś wyszczuplanie, coś w tym stylu. Na ten moment o tym tak bardzo nie myślę, staram się skupić na studiach, bo jest to troszeczkę priorytet. A powiedz mi, dlaczego nie aplikowałaś bezpośrednio do uniwersytetu? Dlaczego aplikowałaś przez agencję? Dla mnie nie ma takiej możliwości aplikować prosto na studia bez agencji. No, nawet nie wiem, od czego zacząć. To raz. Dwa, nie rozumiałabym kompletnie nic. I ja bardzo się cieszę, że na Was trafiłam, bo Kamil pomógł mi niewyobrażalnie, odpisywał mi na każdą moją wiadomość, nawet w czasie tej przerwy świątecznej otworzył dla mnie biuro, przyszedł tu dla mnie, żeby pomóc mi uzupełnić wszystko, co tam brakowało, co trzeba było uzupełnić na którejś ze stron internetowych. Sama bym tego nie była w stanie zrobić. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. A powiedz mi, ile kosztują Twoje studia i jak je finansujesz? Ja wzięłam student finance, pożyczkę studencką, także wszystko finansuje rząd, jeśli dobrze mówię. Studia rocznie to jest koszt około coś ponad 9 tysięcy. I do tego też wzięłam drugi rodzaj pożyczki. Ja dokładnie nie pamiętam, jak one się nazywają. Wszystko załatwiał mi Kamil, także on wszystko mi tłumaczył, ale to był dla mnie niewyobrażalnie duży stres, bo wszystko w moim życiu wtedy, w grudniu, działo się tak szybko. Utrata pracy, pomysł o studiach, pójście na studia, cała ta aplikacja, wszystko było tak szybko, że... I nagle nowe studia, student finance, 4000 funtów na koncie w ciągu 2 tygodni. Także tak, studia to jest jedna pożyczka i druga pożyczka ta właśnie taka na życie. Tak. Dokładnie, czyli te pieniążki się przydają, rozumiem. Tak. Okej. I jaką kwotę tej pożyczki na życie dostałaś w całokształcie? Kwota pożyczki na życie to jest coś ponad 10 tysięcy. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest w trzech ratach
po około 3,5 tysiąca, 3 700, coś takiego. Rozumiem, teraz studiujesz i tak naprawdę te pieniądze, te 10 tysięcy z maintenance loan, to jest jakby dochód, który byś musiała mieć z dodatkowej pracy, prawda? Tak, tak. Czyli masz jakby spokój finansowy na kolejne 4 lata. Dzięki tej pożyczce nie muszę się martwić o to, że okej, muszę iść szybko do jakiejś pracy na full time, bo nie poradzę sobie z rachunkami. Mam taki troszeczkę spokój, że okej, mam ten student finance, te pieniądze mi przyjdą, jestem w stanie zapłacić rachunki i jak w wolnym czasie znajdę pracę dorywczą, to pójdę, ale jeśli nie, to zawsze w tym moim biznesie sobie coś dorobię jako dodatkowy przychód. Okej, a ile trwał cały proces twojej pożyczki na studia, jeżeli od momentu złożenia aplikacji, kiedy otrzymałaś pieniążki? Proces aplikacji to było kilka dni, to było naprawdę bardzo szybko. Tak jak mówiłam, zgłosiłam się do was zaraz przed świętami. W styczniu zaczęłam naukę. 1 maila, że pożyczka została mi przyznana, ale jeszcze nie była na koncie, jeszcze szkoła jej nie dostała. To był początek stycznia. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie dat, ja nie pamiętam dat. A pieniądze te, które ja dostałam na konto, przyszły w pierwszym lub drugim tygodniu szkoły. Okej, okay, super. A powiedz mi, jak jest w szkole? Jak wygląda twój pierwszy dzień na uniwersytecie? Jak tam jest? Pierwszy dzień, ojej, starałam się, ja jestem bardzo osobą, która się wszystkim stresuje, przejmuje, troszeczkę się bałam, ale starałam się do tego podejść na spokojnie, mówię okej, jak nie zrozumiem, to nie zrozumiem, jestem tam po to, żeby się nauczyć, nie chciałam sobie dawać jakiejś wysokiej poprzeczki, że muszę wszystko umieć, muszę wszystko rozumieć, stwierdziłam, że nie tylko ja tam poszłam się uczyć, że po to tam jesteśmy, żeby się nauczyć i po to jesteśmy na tym Year Zero, żeby właśnie nauczyć się angielskiego. Jedyne, z czym miałam problem, to znaleźć budynek. To był dla mnie nie tyle co angielski, ale znaleźć budynek, klasę. To był problem. Pierwsza lekcja to akurat była lekcja księgowości. Ojej. Siedziałam tam i zastanawiałam się, czy ja rozumiem, co on do mnie mówi, czy nie. Ogólnie to, co nauczyciel mówił, słowa, których używał, ja wszystko rozumiałam, ale jeśli chodziło o te księgowe rzeczy, jak debit i kredyt, to już mówię, okej, z tym będę musiała w domu posiedzieć, może troszkę poczytać po polsku, co jest co, bo jeśli chodzi o to, co nauczyciele mówią, oni mówią prostym angielskim, to nie jest żaden skomplikowany angielski. Oni wiedzą, że tam są studenci z całego świata. Tak, się bardzo łatwo rozumie. I za każdym razem nauczyciel powtarzał, że jak czegoś nie rozumiemy, to żebyśmy nie cierpieli w ciszy, tylko mu powiedzieli. Okay. Zawsze można zadać pytanie, jeśli się czegoś nie rozumie, nawet można się po 3 razy pytać, żeby powtórzył. To ogólnie, jeśli chodzi o ten mój pierwszy dzień, ja nauczycieli rozumiałam i dzięki temu pierwszemu dniowi na studiach zdałam sobie sprawę, że okej, ten mój angielski nie jest taki zły, jak mi się wydawało. Okej, a ile dni studiujesz w tygodniu? Studia mam w poniedziałek, wtorek, środę i piątek. Czwartek to jest takim moim dniem wolnym. I weekend ewentualnie. Tak. Okej. Okay. A powiedz mi, ile kosztowały cię książki? Dużo płacisz za swoje materiały edukacyjne? Jedyne książki, które musieliśmy kupić, to są książki do angielskiego. Dwie książki, 2 razy po 15 funtów. Okej, okay, a reszta wszystko. To jest, rozumiem, że biblioteka. Tak. Tak. I wszystko jest system tak. Online, tak. Wszystkie materiały i macie. Jedyne co, to trzeba było kupić kalkulator na księgowość. Okay. To, czyli to nie wszystko. Tak jak w Polsce. Nie, nie. Okej, okay. Powiedz mi, czyli na tą chwilę, jakie jest twoje największe wyzwanie, a tym samym marzenie? Moim wyzwaniem na ten moment to jest zdanie tych studiów, to jest niezrezygnowanie po roku czy po dwóch. Troszkę się tego, teraz już nie, ale wcześniej się bałam, że a co jak okaże się, że ja nic nie rozumiem, nie zdaję tych sprawdzianów, nie daję sobie rady, tego się bardzo bałam. Dlatego teraz moim wyzwaniem to jest przejście przez tą drogę studiów, nauczenie. Nawet jeśli coś by mi się nie udało,
to wiem, że wyniosę stamtąd dużo wiedzy. Przede wszystkim nauczę się lepiej angielskiego, co da mi, co podwyższy jakby moją taką samoocenę. Po drugie, nauczę się coś z księgowości, co pomoże mi w moim biznesie. Także to jest moim wyzwaniem, a marzeniem... To samo ukończyć studia? Ja nie mam takich wygórowanych marzeń. Ja mam takie moim marzeniem to jest być szczęśliwą tu w Anglii. Ja bardzo lubię ten kraj, nie chcę wracać do Polski. Chciałabym tu dobrze żyć. Nie chodzi tu o to, żebym ja zarabiała tysiące. Chcę po prostu budzić się i nie myśleć sobie, że idę do miejsca, w którym nie chcę być. Będę robić coś, czego nie chcę robić. Chcę być po prostu szczęśliwa w życiu. Mam nadzieję, że te studia dadzą ci stabilizację, że będziesz czuła się pewna siebie, bo wydaje mi się, że osoba, która przychodzi do takiego studia na wywiad, zdecydowała się na studia, prowadzi własny biznes, założyła działalność, to jest naprawdę, to jest duży sukces. Dziękuję. Wydaje mi się, że podczas studiów, jak będziesz miała prezentację, to zdobędziesz większą odwagę, bo tak jak mówię, bo jesteś wspaniałą, moim zdaniem, osobą. Kochani, jeżeli jesteście w dołku życiowym, tracicie pracę, nie wiecie, co ze sobą zrobić, czy tak jak Iza uczyła się języka angielskiego i bała się, że na studiach sobie nie poradzi, zgłoście się do nas, słuchajcie naszej audycji, ponieważ takich przykładów wspaniałych gości jak Iza będziemy mieć więcej. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Gorąco mi to czas.